Siada korony, o którym przez tygodnie mówił Roman Giertych, naprawdę istnieje. Nagle okazuje się, że ten, który sypie dawnych kolegów, jest właśnie z pisu. O ile osobiście nie mam za wielkiego szacunku do tzw. 60 czy tam 60, no w bądź razie świadków koronnych, to w tym miejscu bardzo, ale to bardzo, kibicuję temu jednemu, a jak wczoraj donoszą jeszcze inne media. Może już dwóm świadkom, którzy z bliskiego otoczenia Funduszu Sprawiedliwości i samego PiSu doszli do wniosku, że lepiej sypać niż być wsypanym. Patryk Jaki traci spokój. Znaczy, w sumie to Patryk Jaki już dawno stracił spokój, no bo jak nazwać inaczej człowieka, który zaczyna krzyczeć na dziennikarzy. Wiemy, że Jaki i cała ta Zjednoczona Prawica tak naprawdę już się rozsypała. Jaki krzyczy na swoich, kolegów, na swoich kolegów z PiSu, PiS krzyczy na jakiego, oni wszyscy już zaczęli tak naprawdę na siebie krzyczeć. Ale ciekawi mnie także, czy Adam Bielan będzie krzyczał, bo mówi się, że krzyk jest ostatnim argumentem tego, który nie ma już naprawdę argumentów. Nie z tego, a niech pan nie przeszkadza przez chwilę, no Cześć, ja mam na imię Sebastian. Dzisiaj mojego politycznego vloga zacznę od potężnej partii, która ma wielkie wpływy, wielkie także tradycje. Co więcej, jest to jedna z dwóch największych partii w USA, Partia Republikańska. A tak naprawdę chodzi mi o partię republikańską, która straciła cokolwiek, bo Bielan sprzedał się Pisowi. Ale okej, okay. skoro republikanie Adama Bielana tak naprawdę już nie istnieją, bo zostali wchłonięci przez PiS, to czy było to działanie taktyczne ze strony Bielana, czy raczej Kaczyńskiego? Wczoraj, 28 marca, prokuratura poinformowała, że rozpoczyna zbieranie dokumentów, dowodów, no nie wiem czego, zaraz się dowiemy pewno czego, w zakresie afery NCBiR. Afery NCBiR, których, której takim spiritus movens, czyli takim Ojcem chrzestnym był właśnie Adam Bielan. I co by nie mówić, kontrola, którą zrobiła Najwyższa Izba Najwyższa Izba Kontroli. No dobra, no, kontrola, którą zrobiła Najwyższa Izba Kontroli w 2023 roku, po której to kontroli zostały złożone wnioski do prokuratury o ukaranie kilku, kilku osób związanych właśnie z tąże aferą, takich osób, jak pan Grzegorz Puda który był ministrem funduszy i polityki regionalnej, byli dyrektorzy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Jacek Orła, a także sam europoseł Adam Bielan, który przez miesiące, jak nie lata, twierdził, że nie ma z tym nic wspólnego, ale jak się okazuje i z rozmów, i ze scenogramów, a także ze zdjęć, Adam Bielan był właśnie tym, który całym przedsięwzięciem szybkiej ścieżki innowacji cyfrowych w NCB Jerze tak naprawdę zarządzał. NIK, czyli Najwyższa Izba Kontroli, dotarła do informacji na temat wielkich niegospodarności w samym NCB Jerze. Ten sam NIK informował również o tym, że doszło do wielu naruszeń w kwestiach wyboru, na, na przykład kierownictwa samego centrum. Po kontroli NIK-u kontrolerzy skierowali wnioski do prokuratury, ale były to wnioski jeszcze za czasów prokuratury Ziobrowej. RMF poinformowało 28 marca, czyli wczoraj, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie popełnienia przestępstwa przez Adama Bielana oraz Grzegorza Pudę. Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła to śledztwo kierując się artykułem kodeksu karnego, który mówi o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Obecnie trwa tak zwane przygotowanie całego postępowania, czyli zbieranie dowodów. Może się okazać, że to zbieranie dowodów będzie bardzo szybkie, bo jak widzimy, co się działo ze Zbigniewem Ziobro. No te działania są bardzo szybkie. Teraz, moim zdaniem, wszyscy w otoczeniu Bielana zaczną, nie wiem, kręcić, mataczyć, kombinować, zaczną palić dokumenty, zacierać ślady, czyścić swoje nieruchomości. Zaczną wywierać także presję na wszystkich tych, którzy mogliby coś powiedzieć no nie przeciwko nim, którzy mogliby powiedzieć cokolwiek prawdziwego. Ale teraz panowie od Bielana, tak nazwijmy go, ich nie republikanistami, a bielanistami, teraz bielaniści już wiedzą, że skoro ziobro został tak dojechany, to oni, którzy są płotkami w porównaniu do Zbigniewa Ziobry, będą naprawdę dojechani i to bardzo szybko. Ja dzięki Wam mogę robić te materiały. To dzięki Wam tak naprawdę te materiały docierają do, do dziesiątek, czasami do setek tysięcy moich odbiorców. Dlatego dzisiaj też was proszę o jedną rzecz. Zasubskrybujcie mój kanał, polajkujcie ten film i skomentujcie go, a w komentarzu napiszcie mi Bielan. Dzięki temu będę wiedział, że tak samo jak ja, macie tę świadomość, że bielan jest drugi w kolejce. Zaraz poziobrze do tego, żeby wparowali mu. Smutni panowie na chatę w zakresie kilku albo może kilkunastu. Godzinne, godzinnego przeszukania. Syn miał akta swojego ojca, e, zmarłego ojca w domu i z tego chcecie robić nie aferę, a e, nie z tego. Podziewa. A niech pan nie przeszkadza przez chwilę. No, nie, przecież, 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 zadaje pan pytania. Zadaje pan pytania. Zjednoczona prawica straciła już nerwy. Nie można powiedzieć, że traci nerwy. Oni już stracili nerwy, stracili paliwo i zaczynają odbijać się od ścian, ale od ścian jak te takie piłeczki kauczukowe, które latają bez sensu, można by powiedzieć. Na konferencji prasowej ewidentnie chłopcy od jakiego. O, no teraz się ziobro zacznie pojawiać na konferencjach, bo już żyje, wrócił, jest. No, już nie jest tak ciężko chory, więc pewno ziobro zacznie przejmować całą tą schedę. Może nie schedę, bo to on schedę dał jakiemu, więc zabierze to wszystko jakiemu. Więc teraz ziobro, ale powiedzmy jeszcze jaki, robią te swoje konferencje. Najlepszy jest ten mały karzełek tutaj, którego widzicie. Ja nie wiem, czy to jest gosek, czy to jest ten. Matecki, oni mi się naprawdę mylą. Wydaje mi się, że to jest gosek, ale jak się mylę, napiszcie mi w komentarzu, bo oni mi się zawsze mylą i to strasznie mi się mylą. To ten mały człowieczek mało nie wybuchnie tam. On już był przy granicy swojej wytrzymałości, kiedy tak naprawdę eksplodował Patrygiaki. Ale cała sprawa, którą tak naprawdę nie był w stanie opanować Patrygiaki, została wywołana na konferencji prasowej prokuratury i została tak naprawdę obnażona. Przez prokuratora, który opowiadał o tym, co znaleźli w domu Ziobry podczas przeszuk przeszukania. Dzisiaj były między innymi przeszukania w domu pani Koteckiej, przeszukania w pokoju sejmowym pana Michała Wosia i chyba inne, ale tak do końca nie pamiętam, nie, nie jestem pewien do końca, w których ogólnie przeszukania były realizowane u 25 osób i tak naprawdę w pomieszczeń było więcej niż 25, więc 25 to jest ta liczba osób. Tak. Te akta w oryginale. Nie powinny się znajdować tam. To nie jest tak. Ja sam mam u siebie wiele akt, ale mam kopie, fotokopie. Jak idę przeglądać jakieś dokumenty, które później Wam też pokazuję, robię sobie kopie. Czasami sobie je drukuję, czasami ich nie drukuję, mam je zarchiwizowane. Ale Ziobro miał oryginały dokumentów. I co ciekawe, były to oryginały dokumentów postępowania jego ojca, gdzie on sam już ze sto razy mówił, że się wyłączył, że to go nie interesuje, że to niezależny sąd, niezależna prokuratura, a tak naprawdę miał te dokumenty. Po co? Moim zdaniem skromnym miał je po to, żeby w odpowiednim momencie pójść do danego prokuratora, danego sędziego albo danego eksperta i powiedzieć mu zrobiłeś tak, powiedziałeś tak, napisałeś mi taką opinię, dzisiaj znów jestem u władzy i cię dojadę gnoju jeden. Moim zdaniem właśnie po to potrzebował Ziobro mieć oryginały u siebie, a nie jakieś tam mizerne fotokopie. Oczywiście. Akta były już archiwizowane, co znaczy, że postępowanie nie było już prowadzone, było ono zakończone, umorzone, nie wiem, nieprowadzone było postępowanie. Ale to nie zmienia faktu, że oryginały tych dokumentów powinny być w sądzie, powinny być w prokuraturze. I jedynym miejscem, w którym nie powinny być, to jest dom prokuratora, który się wyłączył z całego postępowania. Oczywiście wczoraj, w tym materiale tutaj, mówiłem wam też o czym o Patrycji Koteckiej, która za chwilę pewno gdzieś wypłynie i nie trzeba było czekać więcej niż 24 godziny i wypływa Patrycja Kotecka, jak donosi onet, ale także Wirtualna Polska, jeden ze skruszonych. Przestępców, no nie wiem, jeden ze skruszonych pisowców, zaczyna także wsypywać Patrycję Kotecką. Całej pikanterii dodaje fakt, że ten człowiek jest prowadzony, broniony przez Romana Giertycha. I w tym momencie pojawia się pan Węglarczyk. Znany dziennikarz, znany redaktor, sam go szanuję i sam go lubię, ale to, co pisze na swoim Twitterze, woła o pomstę do nieba. Czyli dobrze rozumiem, że z jednej strony jako poseł i polityk pan Giertych stoi na czele zespołu, który ma rozliczyć PiS, a z drugiej strony jako adwokat ma spowodować, by jego klient z PiSu nie został rozliczony. No nie, panie, panie redaktorze, to nie jest tak. Nie wie pan, że tak naprawdę chodzi o to, żeby najpierw kogoś skruszyć, a później tak naprawdę wyciągnąć z niego wiedzę i oczywiście jest on pisowcem który powinien podnieść karę ale jeżeli jest skruszonym pisowcem tak samo jak skruszeni, przez, skruszeni przestępcy te 60 o których mówimy oni zasługują zasługują na pewne względy oczywiście bardzo szybko przychodzi tutaj z odpowiedzią sam Roman Giertych Pan redaktor źle rozumie. Interes osoby współpracującej z wymiarem sprawiedliwości, składającej pełne i prawdziwe zeznania o przestępstwach popełnionych przez PIS, jest zbieżny ze stanowiskiem klubu Koalicji Obywatelskiej, iż przestępstwa PIS winny być ścigane. To nie jest skomplikowane. Ciężko mi się tu nie zgodzić z panem Romanem Giertychem, z mecenasem Giertychem, bo musimy pamiętać, że on jest posłem niezawodowym, czyli nie bierze pieniędzy z Sejmu, bo cały czas pracuje jako mecenas. I to jest jego zasługa, że on był, swoim, był w stanie swoim autorytetem przekonać skruszonego pisowca do tego, żeby ten zaczął zeznawać. Ale wracając, ten skruszony, zeznający pisowiec mówi właśnie o Patrycji Koteckiej. Moim zdaniem, może tutaj wchodzić w grę, no raczej nie, na pewno wchodzą tu w grę duże pieniądze, bo pamiętacie z wczorajszego materiału, że Patrycja Kotecka no, ma takie trochę naleciałości mafijne, tak? więc ona mogła albo zastraszać ludzi, swoim mężem, czyli prokuratorem generalnym, mogła albo. Próbować wpływać finansowo na dziennikarzy, jak i na innych ludzi, na przykład sugerując im, że nie będzie ta duża instytucja państwowa, w której pracowała, robiła kampanii reklamowych, ale też jest trzecia opcja i ja tutaj bym się bardziej skłaniał do tej trzeciej opcji. Patrycja Kotecka może być zaangażowana pośrednio w korzystanie z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. W jaki sposób? Ano w taki, że te fundacje, fundacyjki, inne instytucje, które dostawały pieniądze, od Funduszu Sprawiedliwości musiały na przykład marketingować, promować te swoje działania. I tu Patrycja Kotecka ze swoim doświadczeniem PR-owym, marketingowym mogła się pojawiać. Co więcej, sam Fundusz Sprawiedliwości także zajmował się PR-em i marketingiem swoich działań. I tutaj może Patrycja Kotecka albo jakaś podstawiona przez nią firma właśnie robiła te działania, z których ona mogłaby czerpać różnego rodzaju korzyści. Tego nie wiemy dzisiaj, ale na pewno za chwilę się dowiemy. Dzisiaj wiemy jedno: ten materiał się już skończył. A ja Was zapraszam jutro, bo też będzie ciekawie.